Ojejku, moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnej arenie. Kolejnej arenie, no i weźmiemy sobie na arenie Paladyna. Tym razem, moi kochani, arenowy Paladyn. O, werbunek, jak miło. Zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, co tu kosztuje za każdego stronnika, który zginął w tej turze. Dodaję obrażeń, dobierz kartę. Młot. Dobra, weźmiemy sobie młot, słuchajcie. Srebrnej dłoni otrzymują plus 1 ataku, bardzo fajnie. No i będziemy tutaj, słuchajcie, kminić, co wybierać dobrze, jak wybierać dobrze. Mam nadzieję, że coś tutaj wybierze. O, proszę bardzo. Moi drodzy, arenka dzisiaj, no i zobaczymy, jak będzie. Gdy twój przeciwnik zagra stronika, zmniejszy jego zdrowie o 1, przywróć. Chyba weźmiemy tą naszą panią, moi drodzy. Mamy Sępa, Furia Wichru, weźmiemy wojennego golema. Przyzwi, które zginęły, no, murloki to tak średnio, słuchajcie, przyzywać. Ponury klient, no niech będzie. O! Ta karta to tak średnio, otrzymuje za każdym, gdy weźmiemy sobie ten mieczyk. Bardziej nam się przyda. Murlok, oczywiście. Przywróć każdemu bohaterowi, daj plus 2 do broni. Boską tarczę. Myślę, że to będzie lepsza karta. Kolejny murlok. Okej, kolejny murlok, ciekawe, otrzymuje za każdą kartę w ręce. A weźmiemy sobie tego murloczka, dar może być. A, trzeci murlok, czemu nie, murlok deck to będzie. Mogliśmy wziąć w sumie tę szarżę, moi kochani. Okej, weźmiemy troszkę sekretów. Wszyscy kosztują, a weźmiemy boską łaskę. No tutaj raczej tego pana. Kurzotron bardziej mnie tutaj satysfakcjonuje. Wybierz z każdym, gdy zaatakuje, dobierz kartę. Dobra, dar mądrości niech będzie. Potrzebujemy jakichś kart tutaj jeszcze, słuchajcie, mocniejszych. Bo tu tak średnio z tymi kartami, słuchajcie, wszystkie takie drobnice nam się udaje zyskać. Gdy twój przeciwnik ma co najmniej... Zagrywa kolejnego zniszczko. Same sekrety tak naprawdę. Więc tak średnio. Niech będzie ten wilk morski. No dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy coś ugramy, ale zobaczymy. Pierwszy komentarz od Adriana. Cześć, Brod. Robisz naprawdę fajne filmiki. Cześć, dziękuję ci bardzo, Adrianie. Staram się jak mogę, jeszcze wiele mi brakuje, ale jeszcze wiele przede mną i mam nadzieję, że się uda coś fajnego tutaj zrobić jeszcze z tymi filmami. Oj! Mamy Rexara, czyli to będzie agro. No i słuchajcie... Oj, za 4. Mamy kartę za 2. O, to już jest już pozytyw. Ajajajajaj, ale karteczki, uhuhu, ale słabizna. A mam tak tych kart troszkę więcej, tych mniejszych. Tak średnio najeżdża. Def to ostro do przodu pójdzie. Sebastian, czy nagrasz Lego Marvel Avengers, proszę? Jasna sprawa, że nagram Lego Marvel Avengers, mój drogi. Jasna sprawa, że będę robił maratonik z Lego Marvel Avengers. Będzie maraton. Cały dzień będziemy grali, słuchajcie, w Lego Marvel Avengers, aż nie przejdziemy całej fabuły. Potem będzie na 100%, będą jakieś inne rzeczy, słuchajcie. Wszystko w swoim czasie. Zobaczymy, co nasz przeciwnik. Aha. No dobra, na razie jest w miarę. Chyba ma słabą rękę nasz kolega. Za 2 nic nie rzucimy. No dobra, szkoda. Ewentualnie potem weźmiemy tę kartę. Będziemy mogli rekrutów. Szkoda, że nie mam karty z rekrutami, bo byśmy mogli dać im plus 2 do ataku. Ewentualnie, no zobaczymy, co się tutaj wymyśli. Co nasz kolega tutaj w ogóle zagra. Za 3 coś rzuci. No zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. Jak będzie miał sekret. Taka lip... Aha, no właśnie. Dobra. Zobaczymy zresztą, co to za sekret. No dobra, niech tak będzie. Dobra, zrobimy coś takiego. Zobaczymy, czy nasz przeciwnik ma to jakoś odpowiedź na to, bo w razie czego damy plus to
tego pana, który tresera rumaków, i wtedy już jest troszkę gorąco dla niego. Chyba, że ma... O Boże. Ale nie ma jak jej striggerować tak naprawdę, więc jest tyle dobrze. Więc za ten czas jestem w stanie, słuchajcie... Bo ile zada nam obrażeń? Zadaj wszystkim 2. Nie mogę jej wyciszyć niestety. Słuchajcie, jak zagram tego pana, to zostanie mu 2 HP. Dobra, zrobimy tak, słuchajcie. Zrobimy tak, no i już troszkę HP stracił tak naprawdę. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No jeżeli sobie kogoś zbuffuję i wyczyszczę stół, taka jest też możliwość przed nami. No dobra, niech tak będzie. No wyczyścił sobie stół, zostało mi 1 HP, ale jeszcze mogę to ugrać. Poza tym, słuchajcie, są, jeżeli ktoś szuka LEGO Marvel Avengers, to są darmowe, słuchajcie, gry u mnie na kanale z LEGO Marvel Avengers. W sumie to mogę zrobić tak. Zrobimy tak, słuchajcie, i zobaczymy, co nasz przeciwnik na to. Potem włączę sobie Murloki. No i się pobawimy trochę. Ewentualnie mam tę kartę, która zadaje te 3 obrażeń. Mogę też przyjąć na siebie w sumie jeszcze jedno, to w sumie 4 obrażenia mogę jakieś... Ojejku, szarże masz, naprawdę, jeszcze to wygrasz, na litość boską, serio. Panie, tak się nie robi. I sekret ma. O Boże. Boże, Bożenko. Cóż to za sekret? Aha. Dobra. Niech tak będzie, chociaż tyle. Spoko, jakoś mnie to nie zabolało, no ale zobaczymy, co się dalej stanie. LEGO Marvel Avengers, moi drodzy, będzie też, ja nagrywałem LEGO Marvel Avengers darmowe gry, moi drodzy, na stronie LEGO, także możecie też zobaczyć, Sebastianie, możesz zobaczyć, wpisać LEGO Marvel Avengers u mnie na kanale i tam będzie. Wcale nie grasz tak słabo na arenie, no Cornelu, jeszcze długa droga, żebym tam dobrze grał na tej arenie, także... Także no, także ten tego. Czekam na rozkaz. Co to jest? What the f... Co to jest? O, moi drodzy, co tu się stało teraz? Bo ja nie wiem. Co się teraz stało? O, nie mogę! O mój Boże! No panie mój drogi, ja nie wierzę w to, jakiego ja mogę, mam fuksa, no ja nie wiem, cztery ten... Masakra! Nie wierzę w to. Słuchajcie, no ja po prostu w to nie wierzę, co tu się stało. Teraz. Nie mogę, nie wierzę w to, moi drodzy. Nie wierzę w to. Widzicie, ile mam tych murloków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co to się stało, to ja nie wiem. Nie wiem, co się teraz stało, ale to było śmieszne. Nie ukrywam. To było bardzo śmieszne. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Lecimy dalej. Cornel, myślę, że na razie tak z tą areną słabo. Jestem słabym graczem na razie, ale może kiedyś coś osiągnę. Zobaczymy. De Krzychu. Za heroiki dostajesz pakiety. Naprawdę? Wydaje mi się, że chyba nie dostaje się pakietów za heroiczny tryb. Ale mogę się oczywiście mylić. Może wy mnie poprawicie. Nie wiem. Dajcie znać tak czy siak. Przed 301. The Magic Pro Gamer. Gratuluję. Dobrze, słuchajcie. Aj, niefajne te karty. Wymieńmy wszystko. Może coś będzie jakieś drobniejsze.
Błagam, coś drobnie... O Jezu, jakie karty dostałem. Słuchajcie, jest bieda z nędzą. Bieda z nędzą. No i co ja tu mam zagrać? On nie... Ten mag nie pojedzie, ja nie mam żadnych dwójek, jedynek. Tak średnio na jeża. Tego mogę ewentualnie rzucić za trzy. No właśnie. Będzie bardzo fajnie. Dobra, zrobimy coś takiego. No nic, no. Będziesz to tradeował, mój drogi, czy nie będziesz? Nie mów, że masz tego, lot, lód. Masz lód? Nie, masz sekret. Aha. Serio? Ciekawe. Aha, czyli to jest kopia, jak rozumiem. To jest kopia. Albo counterspell. Jak nie mam, to jest counterspell, kopia. Także troszkę słabo, moi kochani. Troszkę słabo. Troszkę słabo, no ale tak to rozegrajmy. Może dostanę jakąś kartę, która ma mniej many kosztuje. No to masz problem. No mam trochę problem z tobą, wiesz? Troszkę mam problem, no ale zobaczymy. Kiedy Hero Zero, Zero, Kuba, no zastanowię się jeszcze, pomyślimy. Myślę, że jakieś inne darmowe gierki zagramy. Co jeszcze, masz coś za zero? Na bank to jest ta kopia. Tylko ja nie mam co przyzwać. Nic, zróbmy tak. Zróbmy tak, moi kochani. Zrobimy coś takiego. Tradujemy to, rzucimy sobie miecz, będę miał 6. Kurka wodna, nic nie mogę rzucić za to. Ale dobra, zobaczymy co ten nasz mag tutaj porobi. Nie jest tak dobrze, ewentualnie murloka rzucę. Aha, golem zbożowy. Okej, okay. W ten sposób. No niech będzie. Aha, na twarz wszystko? No, mój przeciwnik mnie zadziwia, naprawdę. Naprawdę mój przeciwnik mnie zadziwia. Zrobimy... No wiem co się stanie. Ale mnie to jakoś tak, szczerze mówiąc, nie bardzo boli. Wiem, że zrobisz mi kuku. Ale to tam. Możesz dać tego spela. Aha, coś takiego. No dobra. Teraz myślałem, że będzie miał Flame Strike'a. No ale okej, niech będzie. Kuba, pozdrawiam. Paweł, bro, dołączysz do mojego klanu? Ojejku. Dobra, on tu będzie tradeował wszystko. Niech będzie. Słuchajcie. Postawimy tak. I zagramy to za jeden i coś za dwa. Coś za trzy. Nie bardzo. Nie mogę tak rzucić. Mogę tak ewentualnie. Ewentualnie tak. Hero Power. Nie bardzo. Słuchajcie, muszę Hero Power wykorzystać. Zróbmy tak. Dobra, zróbmy coś takiego. Słuchajcie, no i zobaczymy, co nasz przyjaciel tutaj porobi. Flame Strike, tak? Nie, pająk. No dobra, jesteśmy na razie w dobrej sytuacji.
Broad Beach nazywają się Wojownice, a jak coś nazywam się Darkonel. Łap łapkę, dzięki i pozdrawiam. Ja ciebie pozdrawiam. Dziękuję bardzo, dzięki, fajnie, mój drogi, cieszę się bardzo serdecznie. Natomiast do klanu jeszcze nie będę dołączał w Boom Beach, no zobaczymy zresztą. Póki co, no koncentrujemy się na tej grze tutaj. Ajajaj. No nie wiem, co nasz przyjaciel tutaj wymyśli. Wow, fajna karta, naprawdę. Naprawdę bardzo fajna karta. Spróbujmy to strajdować jako tako. Jakoś bym to chciał strajdnąć. Na pewno w ten sposób. No dobra. Słuchajcie. Dobra, zróbmy coś takiego. Flame Strike. Okej, no jednak jest dobrze, także nie jest tak źle, moi kochani. Myślałem, że będzie gorzej. Na razie idzie mi dobrze. Zagrajmy sobie jeszcze jeden meczek w takim razie. Mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej. No ale słuchajcie, to z murlokami to była przesada. 4 murloki takie mi wypadły. Nieźle. Pozdrawiam media, również pozdrawiam. Leguś. Łowca ma ogółem i atak i obronę. No łowca to jest bardziej taki, nie wiem, bardziej jako face, słuchajcie. No nie wiem, tak mi się wydaje, że częściej spotyka się face hunterów. Chociaż Black grał nie, takim w sumie nie face'em, nie wiem jak nazwać, control hunter, nie wiem jak, midrange, nie wiem, jakoś tak chyba, miał taki deck swojego czasu, oglądałem. Okej, okay, no dobra, no to już jest coś w miarę. Dobra, ale nie mam nic za dwa zagrać, może ten antyczny, czy jakiś tam bot się znajdzie. Ten z boską tarczą. O Jezus Maria, naprawdę, panie ty mój drogi. Serio, robisz mi takie zabiegi, ale będzie tutaj jazda z tym. No to może być trudno. Patrzcie, będzie mi go zbijał i rzuci sobie coś za 3. Oj, będzie bardzo trudno to wygrać. Jeszcze tego skarabeusza. Uhuhu. Dałem 6 łapkę, pozdrawiam. Dzięki Kubo, pozdrawiam również. Czy zagram wojownikiem? Jaśku, pomyślę nad tym. Myślę, że jakąś arenkę wojownikiem mógłbym spróbować zagrać. Czemu nie? Zróbmy tak. Zobaczymy, co na to nasz przeciwnik. Potem się najwyżej uleczę. 3-5. No, sytuacja nie jest fajna. Nie wiem, czy on to może... Nie, nie trajduje tego? Czemu? Aha, już wiem czemu. No ale to co on rzuci za... Co on robi? Aha. O, fuksiarz. Powiem wam, że ładny fuksiarz z niego. To my sobie zrobimy coś takiego w takim razie. To my sobie coś takiego zrobimy. Nie jest w stanie nam tego... No, w sumie jest w stanie nam to zabić. Ale mam nadzieję, że pójdzie face i nie będzie nam tradeował tych wszystkich rzeczy. Teraz ma 4 many. Ja się mogę uleczyć, ale fajniej by było rzucić tego murloka i przyzwać ten. Wtedy byłoby spoko, ale zobaczymy. Kapi, pozdrawiam, leci łapka. Dziękuję za łapeczkę. Dziękuję za pozdrowienia, również pozdrawiam. Co on tyle się zastanawia? A jednak to traduje. No dobra. Serio, będziesz to tradeował? Panie ty mój, dajże pan spokój. Czyli on tego tak nie... No dobra. To troszkę głupio zagrał.
Ktoś zagrał, panie, troszkę głupio. Dobra, zrobimy coś takiego. Teraz mam przewagę na stole, ale no jeszcze mam ten sekret, słuchajcie, więc jest spoko. No zobaczymy, zobaczymy. Nasza sytuacja wcale nie jest zła. No jak będzie miał flame strike, to... A, będzie tu trade'ował w ten sposób. Dobra. Ale bufniemy sobie. Błagam na... No to nie jest dobry trade, ale niech będzie. Ostrze sprawiedliwości. Robimy tak. I tak. Weź to ostrze. No dobra, na razie znowu mamy przewagę. Nie jest w stanie użyć Flame Strike'a, więc jest dobrze. Ma więcej kart, bo ma 5 kart na ręku. Ja mam 3. Ale to też nie jest jakiś wielki problem. Nie wiem, czy on... Bardzo źle robisz, mój drogi. Czekam na rozkaz. Bardzo złe zagranie z jego strony, moim zdaniem. Ale to tylko moje zdanie. Robimy coś takiego. Zrobimy coś takiego, żeby Flame Strike, słuchajcie, mnie nie dosięgnął. W razie czego zginie mi tylko większość, tak, a zostanie jeden na... No właśnie. O to mi chodziło. O to mi w rzeczy samej chodziło. No właśnie. Teraz mamy przewagę, jakby nie było. Prodax, punktualnie o... Patrzcie, polimorfia, niech będzie. Leci arenkowa łapka, dzięki, wleciał mi w Sylwestra legendarka. Chyba to ty, Gar... Tak? A jaka legendarka? Oj, ale niedobrze. Jejku, bardzo niedobrze, że mu te wszystkie żonglerze, ci żonglerzy płomienia tak grają. Jest bardzo niefajne. Nie jest na naszą korzyść. Dobra, zrobimy coś takiego. Znowu masz Flame Strike'a? Jeżeli nie, dzięki za apkę Prodaxi, gratuluję legendarki. Pochwal się, jaka legendarka. Franciszek, dziękuję, Franciszku. Te działy to o playlisty. Aha, o playlisty ci chodzi. No tak, no to playlisty jak najbardziej zrobię. Dziękuję, Kubo. Wesołego Nowego Roku wzajemnie. I tutaj jeszcze był komentarz od Konbrot. Leci karciana łapka. PS, nagrasz Legowatce Pierścienie? Dziękuję za łapeczkę. Myślę, że tak, że kiedyś nagram na pewno Legowatce Pierścienie. Jak najbardziej. No i słuchajcie, udało nam się tutaj. Udało nam się osiągnąć cel. 3 wygrane w tej arenie. Myślę, że to jest dobry wynik. Tymczasem ja bardzo wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć!